Witam Państwa ze stacji Rukka koło Kusamo. Tradycyjna inauguracja sezonu zimowego w skokach, w biegach. Wcześniej nieco nastąpiła w Norwegii, ale tutaj zawsze jest pełnia wszystkich konkurencji. Ta stacja rzeczywiście pogodowo spełniała przez lata wszystkie niezbędne parametry, żeby odbywały się tutaj zawody Pucharu Świata. Teraz mieliśmy problem, przenoszone zawody od piątku, kwalifikacje, które jeszcze nie zostały rozegrane, konkurs drużynowy z wczoraj na dziś, ale miejmy nadzieję, że dziś oba konkursy zostaną rozegrane. Wiadomo już, że konkurs drużynowy, w którym wystąpi 12 zespołów, będzie przerwany po pierwszej serii. Na razie wszystko wygląda pogodowo dobrze. W górę udaje się Piotr Żyła. Łukasz Kruczek, trener naszej reprezentacji, wytypował czwórkę. Janka Ziobrę, debiutanta, to jest spora niespodzianka. Niedawno dołączył do kadry z WKS-u Zakopane, trenera Edwarda Przybyły. W kadrze młodzieżowej Roberta Matei skakał rewelacyjnie, chociaż właśnie pokazywany przed chwilą Piotr Żyła. Najdalej wśród kwalifikujących odbędzie drugi, 141 metrów. Dalej w ogóle podczas całego treningu dwóch serii, który się odbył jedynie tutaj w Rukka, skoczył Kofler 141,5. Trzeci będzie w naszej reprezentacji Krzysztof Miętus. Świetny skok, także 135,5 metra i lider, trzykrotny ubiegłoroczny zwycięzca Pucharu Świata w Zakopanem Klingenthal Planicy, Kamil Stoch. Rozpoczynamy. W kolejności Estończycy. Teraz oglądamy Perna, później Kazachowie, Koreańczycy, Rosjanie, Czesi, Słoweńcy, Japończycy, Finowie, Niemcy, Polacy, Norwegowie i Austriacy. 105 metrów. No, wiatr tutaj nieco porządził. Stąd 1,5 metra pod narty, strata punktów 16,6 i łączna nota 63,9. Tak rozpoczynają Estończycy. Drugi zespół to Kazachowie, Nikołaj Karpienko, a później Koreańczyk Kang i Rosjanin Wasiliew. Rosjanie jeszcze nie otrząsnęli się po wielkiej tragedii śmierci. W tragicznym wypadku zginął, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, Paweł Karenin. Na pewno obok Wasiliewa najstabilniejsza, znacznie młodszy, i wygląda na to, że stracili rzeczywiście skoczka, który mógł być ich wielkim atutem podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku. 29 października miało miejsce to tragiczne wydarzenie. Zresztą na tej samej drodze z Niżnego Nowgorodu do Ufy w 92 roku, wioząc dwuletniego Pawła, zginął jego ojciec. A więc ta droga dla tej rodziny Karelinów okazała się rzeczywiście feralna. Na dodatek w kilka dni po śmierci Karelina jego trener Aleksander Swiatow, który prowadził jeszcze w zeszłym sezonie reprezentację Rosji, trafił do szpitala z powodu ataku serca. Dzisiaj jest nowy trener Aryfiew. No i powiedziałem, że wszystko się dobrze dzieje, a już mamy małą przerwę. Z Kazachstanu Nikołaj Karpienko. To jest ekipa dość stabilna. Zobaczymy ich w składzie. Karpienko, Lewkin, Żaparow i Korolew. Ładny skok powyżej 120 metrów. Na progu prędkość 89 km, 121,5 metra i na pewno, mimo że wiało pod narty z prędkością prawie 2 metrów i będzie miało odjęte 23,2 punktu, Karpienko 92 punkty obejmują prowadzenie przed Estonią. I za chwilę Koreańczyk Chilgu Kang. Reprezentację Kazachstanu prowadzi cały czas Dionis Wodniew, a reprezentację Korei skaczący jeszcze niedawno Huong Tzu Kim. To zupełnie nieudany skok. Nie poradził sobie z wiatrem
który już przekroczył 2 metry, czyli minimalnie powyżej dopuszczalnego korytarza, 103 metry Kanga, i przy odjęciu 24 punktów będzie miał bardzo niską notę, 49,9, a więc Kazachowie, Estonia i Korea. A za chwilę pierwszy z Rosjan, Dmitrij Wasiliew. Nasza reprezentacja w ubiegłorocznej rywalizacji Pucharu Narodów na trzecim miejscu, stąd jesteśmy za bezkonkurencyjnymi Austriakami, Norwegami, a za nami Niemcy, Finowie i Japończycy. Teraz Wasiliew. Oj, to jest granica 130 metrów. Bardzo dobry skok. Nie skakali w ogóle na śniegu. 133,5 metra. No widzimy cały czas wiatr, chociaż teraz akurat nieco słabszy w stosunku do poprzedników, ale to jest zbliżający się do 2 metrów pod narty, z tym, że Wasiliew, już mający w swojej karierze podium Pucharu Świata, potrafił to znacznie lepiej wykorzystać. Proszę zwrócić uwagę, ładne wyłożenie na nartach w drugiej fazie lotu, poprawny telemark, noty będą w granicach 17,5, wszystkie od sędziów po 17,5, 1,17, 52,5 punktu i łączna nota 116. Rosjanie obejmują prowadzenie. Jakub Janda ostatnio wyregulował, że użyję takiego sformułowania, swoje stosunki z federacją i powiedział, że w ten sposób może dociągnąć. Szkoda, to był skok w granicach 140 metrów, ale nie ustał. Jakub Janda powiedział, do Soczi będę skakał na pewno, jestem w tej chwili zabezpieczony, uspokojony. Chciałbym odnaleźć dawną formę, ale to nie jest proste, lata płyną. Od tego jego wielkiego sezonu, kiedy wygrywał tutaj w 2005 roku na inaugurację, wylądował na prawej nodze, lewą odciążył i stąd nie był w stanie ustać, ale jak widzimy już później w tej fazie po upadku, kiedy staczał się po zeskoku, poradził sobie, nic mu się nie stało i przy tej odległości 138,5 metra Czesi będą na drugim miejscu, tracąc do Rosjan 14,3 punktu. I od razu belka w dół. Za chwilę, no tak, trzeba było to zrobić tutaj kiedyś także zwycięzca z Kusamo, Robert Kraniec. Na niego trzeba zawsze zwracać uwagę. Słoweńcy zmienili trenera, jest Goran Janus. Kolejny znany niegdyś skoczek, w 97 roku swój rekord ustanowił na Velikance 205,5 metra w planicy. Kolejny, który został trenerem, wcześniej Matias Żupan, był bardziej utytułowany. No ale popatrzmy w tej chwili na skok Roberta Krańca. Do pobicia 123,5 metra. I Kraniec zrobił to spokojnie, bardzo ładny skok. Słoweńcy 2 razy w trakcie przygotowań byli u nas w Zakopanem, skakali na Igielicie. 136,5 metra i będą wysoko. Warto przypomnieć, że sam utytułowany Żupan, wicemistrz olimpijski w drużynie w 1988 roku, zdobył ze Słoweńcami 2 razy brąz, mistrzostw świata. Wcześniej byli brązowymi medalistami Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City. Ale Żupan nie umiał znaleźć porozumienia z niektórymi skoczkami, głównie z Jernejem Damianem, a przede wszystkim ze swoim dawnym kolegą z reprezentacji, Prymoszem Ulagą, który jest dyrektorem sportowym skoków. Słowenia w tej chwili 140,7 punktu prowadzi, 24,7 punktu tracą drudzy Rosjanie i Kobayashi. Nowy zawodnik. Nie ma jeszcze Noriakiego Kasai, pewnie zobaczymy go w drugiej części sezonu. Startują w składzie Kobayashi, który skoczył 127 metrów. Tochimoto, ten, który dwukrotnie w drużynie był brązowym medalistą na Mistrzostwach Świata. Takeuchi i kończyć będzie teraz lider Daiki Ito.
Ja pisteestä 19,3 Japani nyt kakkoseksi with points 119. Japończycy właściwie chcą zmienić generację skoczków, no ale Kasai jest ciągle najważniejszy, jest właściwie ich pozycją nie do podważenia. Daiki to będzie pewnie czekał na swój skok. Jan Haponen. No, wiecznie kontuzje. To jest problem niesamowity tego skoczka. Musi skoczyć 134,5 metra. Złamana kość podudzia. Długa przerwa. Blisko. Nie wytrzymał. Znowu kontuzja. Przygotowania. To jest wielki pech Finów. Teraz tylko 99,5 metra. Co być może kończy już aspiracje na dzień dzisiejszy Finów. Posypało im się prawie wszystko. Odejście legendy Jana Ahonena, kontuzje najzdolniejszych, oglądanego Haponena i Larinto, wypadnięcie ze sportu nieobliczalnego, ale niezwykłego skoczka Harregoli, koniec skakania, częste zmiany trenerów. Nikunen był w miarę długo, później Vatainen, teraz Nymala, już krytykowany, który zapowiada, że jego pracę będzie widać dopiero na igrzyskach w Soczi w 2014 roku. No, szukają zagubionej drogi sportowej, w tym ostatni z tych fińskich wielkich skoczków Martti Hautamäki, a w tej chwili Maximilian Mechler. Niemcy, przypomnę, mieli brązowy medal Mistrzostw Świata w Oslo. Werner Schuster, bardzo widoczny postęp. No, ich obecność jest potrzebna skokom w Pucharze Świata. To jest wartość sportowa, ale także marketingowa. Gwiazda dawna, ostatnia, Martin Schmidt ma dołączyć do drużyny w Lillehammer. Opóźnia wejście w sezon, podobnie jak Simon Amann. 132 metry i przegrywają ze Słoweńcami 11,2 punktu. No, ale wiatr się zaczyna wzmagać. Łukasz Kluczek. Ogromną pracę wykonali Polacy. Jan Ziobro, debiutant, ostatnio cały czas w grupie młodzieżowej u Roberta Matei. No i teraz, czy poradzi sobie w tych trudnych warunkach? Niestety zupełnie nie. To brak doświadczenia, trema na pewno. Wiało, ale inni też skakali w takich warunkach. Tylko 102,5 metra. No, do wyboru było kilku zawodników, ale zdecydował się wystawić po dobrych skokach Jana Ziobry. Ale jest kilku naprawdę zawodników, którzy teraz dołączyli pod nieobecność lidera Adama Małysza. Muszą potwierdzać punktami w Pucharach Świata swoje aspiracje. Rune Velta, Norweg. Też nie był to jakiś rewelacyjny skok, ale miejmy nadzieję, że pozostali nasi zawodnicy będą skakać lepiej. Przede wszystkim Piotr Żyła, później Krzysztof Miętus i kończący Kamil Stoch. Na razie mamy 71 punktów straty do Słowenii, dużą stratę do Niemców, Japończyków, Czechów. A więc ten skok od razu może zaważyć na tym, jak dzisiaj będzie wyglądać przebieg tej rywalizacji. Gdyby były dwie serie, to jeszcze jest szansa poprawy przy jednej. Każdy zły skok właściwie oddala jakiekolwiek marzenia. A przypomnę, jesteśmy czwartą drużyną świata z ostatnich mistrzostw na skoczni normalnej w Holmenkollen. Teraz Loicyl, najbardziej utytułowany w drużynie skoczek świata. 5 medali Mistrzostw Świata, ale nie skakał w zespole w Oslo. Zastąpił go Martin Koch. Miał wielką szansę, żeby ustanowić rekord nie do pobicia. Miałby wtedy 7 złotych medali, bo obydwa konkursy na skoczni normalnej i na skoczni
dłużej wygrali oczywiście Austriacy. Nie był także ani Prage Lato, ani na igrzyskach w Whistler Vancouver w zespole, stąd uciekły mu dwa złote medale, które zdobyli Austriacy. Loicyl 132 metry i Austriacy przegrywają ze Słowenią 7,9 punktu. Zatem ten skok najlepszy krańca spowodował, że Słoweńcy objęli prowadzenie. Słowenia 147, strata 7,9 punktu Austriaków. Na trzecim miejscu Niemcy tracą minus 11,2. Dziesiąte punktu, później Japończycy 21,4. Dziesiąte punktu straty, a my jesteśmy na miejscu dziewiątym. No i to jest trochę przykra niespodzianka po tym pierwszym skoku ze stratą minus 71 punktów do Słowenii. Za chwilę druga seria. No i zobaczymy, czy tu się nieco odmieni. Na razie ciągle Wolfgang Loicyl miał fantastyczny sezon indywidualny, wygrał turniej czterech skoczni, został mistrzem świata, było to w roku Mistrzostw Świata w Libercu w 2009 roku. No i od tego czasu trzyma się, ale już tej formy, tego fantastycznego stylu, którym nas zachwycał, nie prezentuje. Rozpoczynamy drugą kolejkę. Martin Omme, Estończyk. O, na bóle. Drugi bliski skok. No, ale nie mamy się tutaj czym pochwalić. Też ten skok Janka Ziobry nie był dobry. Za nami wprawdzie Finowie, Estończycy, Koreańczycy, ale to nie jest jakiś szczególny wyróżnik. Teraz 76 metrów. Martin Omme, a przypomnę, skaczemy na obiekcie, gdzie HS, czyli Hill Size, wynosi 142 metry, a punkt K 120 metrów. Jewgeni Lewkin z Kazachstanu. Wybudowali piękną skocznię. Odbyły się w Kazachstanie Igrzyska Azjatyckie i jest, zdaje się, tendencja w FIS-ie, żeby ten wschodni kierunek bardziej zagospodarować poprzez skocznie rosyjskie, które powstają niezależnie od igrzysk, ale ta na Krasnej Polanie w przyszłości w Soczi jest skocznia już w tej chwili piękna i obiekty w Taszkencie, są obiekty w Korei, to w związku także z przygotowaniami tego kraju do zimowych igrzysk olimpijskich. Chińczycy mają aspiracje się pojawić w tym sporcie. No, problem polega na tym, że nie mają gwiazd, nie mają po prostu tych lokomotyw, które pociągnęłyby zainteresowanie. Lewkin 79,5 metra. I Koreańczyk Choi. Nieco dalej od rywali, 90 metrów, ale ten na proste nogi wylądowany skok powinien być nisko oceniony, więc za chwilę zobaczymy łączną notę Koreańczyków. Wydaje mi się, że tutaj Kazachowie prezentują się lepiej. 31,8. No to jest rzeczywiście rekordowa, niska nota, ale za styl było po 14 punktów i teraz Rosjanin Kalinchenko. Aby objąć prowadzenie musi skoczyć 84 metry. Skoczył dalej kilkanaście metrów. 114, 20 metrów dalej, 114,
i pół, nawet 30 metrów dalej. Dobry wiatr miał, wprawdzie przez to będzie miał odjęte sporo punktów, 24,5, ale wygląda na to, że mógł skoczyć znacznie lepiej. 114,5 metra i w tej chwili Rosjanie objęli prowadzenie w tej rywalizacji. Yamatura. Czesi mają solidny zespół, ale marzy im się skakanie na miarę sukcesów. Chociażby Jakuba Jandy, nie mówiąc już o mistrzu olimpijskim, Liżim Raszce. Ale wydaje się, że powtórzenie złotego medalu Raszki chyba jest mało realne w perspektywie Soczi. Nie mają dzisiaj indywidualności, która pozwoliła, aby im wierzyć, że to jest możliwe. 99,5 metra. Matura w Pucharze Świata już od dawna. Ale żadnych sukcesów. Tylko raz był w szóstce. No to i tak jest jakieś wyróżnienie, można w swoim sportowym CV zapisać. A teraz Słoweniec Jure Sinkovec na treningu skoczył tutaj bardzo dobrze. Trening to nie to samo. Janek Ziobro też skoczył dobrze, a później widzieliśmy, nie wytrzymał presji i na pewno Goran Janus jest zawiedziony. Wyglądało to zdecydowanie lepiej. Kraniec potwierdził swoją formę, no ale to różni już uznanego zawodnika, trzykrotnego zwycięzcę Pucharów Świata Roberta od Jure Sinkovca. Sinkovec w zeszłym roku skakał dobrze u siebie w Krani, wygrał Puchar Kontynentalny, no, ale w Pucharze Świata jego występy odbiegają zdecydowanie od tego, co pokazuje, ale Słoweńcy i tak objęli prowadzenie, a w tej chwili Tochimoto, Shohei Tochimoto, drużynie zawsze mocniej indywidualnie, już gorzej, ale teraz i punktów dla drużyny zabraknie. Miał odjęte 14,2 punktu. Wiał mu wiatr pod narty z prędkością 1,2 metra na sekundę, ale 97 metrów to jest blisko. A Tochimoto przecież w Pucharze Świata, mimo że powiedziałem, nie miał specjalnych sukcesów, kilkakrotnie już był w 15, a zdarzyło mu się także raz podczas inauguracji w 2010 roku, szóste miejsce tu w Kusamo. Anssi Koivuranta i Pekka Nymela. Młody trener prowadził Francuzów, zresztą bardzo udanie, poprawił ich formę, był specjalistą od odbicia, pracował z Mattim Hautamäkim. Ale tam się coś dzieje, bo oni wszyscy regularnie klepią bóle. 91 metrów, to jest drugi fatalny skok Finów. Haponena teraz Koivuranta. Za moment Freitag, 20-latek. W ubiegłym roku startował jeszcze na Mistrzostwach Świata Juniorów w Otepie. Drugie miejsce drużyny. Niemcy wcześniej, pamiętamy, w Zakopanem Wang i spółka byli złotymi medalistami. No i tak, można tak pokazywać, chociaż to zupełnie oczywiste i patrzymy, jak sobie poradzi Freitag. Werner Schuster postawił zdecydowanie na młodych zawodników. Zresztą on zawsze specjalizował się w prowadzeniu młodych skoczków, między innymi w Stams, ale tutaj kolejny bliski skok. To jest
szansa, nie chcę stawiać pod ścianą w sensie oczekiwań Piotra Żyły, ale żeby odskoczyć 102,5 metra. No za wiatr, z którym najwyraźniej sobie nie radzą, tam przy tych osłonach na górze widzę, że powiewa, na dole już jest spokój, są warunki do skakania, trzeba trafić i daleko polecieć. Za chwilę Piotr Żyła, samotnik, wielki samotnik, w zeszłym roku regulował swoją formę poza kadrą, współpracując z Janem Szturcem w Wiśle. Przede wszystkim jest z Wisły Ustronianki, później z Adamem Celejem. Szukał porady u Hannu Lepisto, w końcu startował w reprezentacji. To nie był skok taki, jak widzieliśmy na treningu, ten daleki 141 metrów, 111,5 metra. Ma największą moc i dynamikę w całej kadrze. Na pewno jest skoczkiem nieobliczalnym. Tylko rzecz w tym, że musi się ustabilizować i zacząć potwierdzać, że ta moc, która w nim jest, która powodowała, że już bywał w 15 Pucharu Świata, jest powtarzalna i rzeczywiście będzie tam na stałe. Jesteśmy w tej chwili na 6. miejscu, ale jeszcze 2 skoki Andersa Bardala i Andreasa Kofflera, wicemistrza olimpijskiego i wicemistrza świata. Na razie Bardal. Jedno zwycięstwo w Pucharze Świata, ale gdzie? W Zakopanem. Teraz Norwegowie, zdaje się, drzewią swoje szanse. Zupełnie niegroźna sytuacja po wylądowaniu. Trudno powiedzieć, co się stało. No jest z wąsami na górze Tom Hilde po lewej stronie. 105 metrów i z tego wynika bardzo duża strata po 9,5 punktu dostanie, czyli łącznie bardzo niską notę od sędziów, ale rzeczywiście no tutaj błąd, duży błąd. Korygował jeszcze przed wylądowaniem. Pochyla się na prawą stronę. Odstawił jeszcze nartę, ale zrobił to na tyle umiejętnie, że mu się narty nie skrzyżowały, chociaż jak widzą Państwo też nie wypięły, co jest teraz problemem przy tych nowych typach wiązań. 105 metrów. Norwegowie są minimalnie przed nami. I czekamy na Andreasa Kofflera. Austriacy, wygrywając tak ogromną przewagą nad resztą, niespecjalnie się widać napinając, skoczył powyżej 120 metrów najdalej z całej grupy, 127,5 metra. Andreas Kofler i Austriacy będą pewnie prowadzić, mimo że przegrywali po pierwszej serii o 7,9 punktu ze Słowenią. Ale trzeba poczekać, bo zobaczymy jeszcze noty. Właśnie, ile za wiatr, 15 punktów będziemy odejmować Kofflerowi i to powinno dać łączną notę, która zdecydowanie zapewnia Austrii prowadzenie, 30 punktów przewagi nad Słowenią, później Rosja, Niemcy, Japonia, Czechy, Norwegia i awansujemy o 1 pozycję na miejsce 8. Schwierenzauer, Gregor chciałby wrócić do zwycięskiego skakania, chociaż w jego przypadku powiedzieć wrócić do zwycięskiego skakania to jest nie powiedzieć nic, jeżeli w wieku 22 lat, niebawem 7 stycznia skończy 22 lata, ma już 35 zwycięstw w Pucharach Świata, no to jest skoczek zwycięski i na pewno będzie jeszcze długi czas. Jego rywalizacja z Morgensternem jest w tej chwili osią zainteresowania skoków. Pytanie jest, czy w stanie włączyć się jest oglądany Andreas Kofler, Kamil Stoch,
Simon Amann, czy ciągle jeszcze będzie nas zaskakiwał swoją wielką formą. Zdecydował, że nie przyjedzie, powiedział, to jest nieprzewidywalny konkurs, zawsze zresztą tutaj, będąc w swojej najwyższej formie, odniósł zwycięstwo w ostatnich latach i pewnie to powód do satysfakcji, a zarazem powód do nieobecności. Powiedział, przygotuję się lepiej, przyjadę do Lillehammer, tyle że w Lillehammer na razie zaśnieżona jest skocznia średnia, normalna, no i zobaczymy, jak tam będzie wyglądać rywalizacja. Przypominam, Austria 30 punktów przewagi nad Słowenią, Rosjanie tracą 55,2, Niemcy na miejscu czwartym 60,5 punktu straty, Japończycy na piątym miejscu, później Czesi, Norwegowie tracą 91,9 punktu, a my na miejscu ósmym 103,1 punktu. Jeszcze dwa skoki. No i zobaczymy, jak to się dalej nam potoczy. Rozpoczynają Estończycy. Samuel Selg. To trochę boli, ale bardziej zdaje się boli skoczka i samego Leskinena, fińskiego trenera, który startował Samuel Selga. A boli, bo lądowanie tam zawsze należy do nieprzyjemnych, kiedy się skacze blisko, spada na bóle, pod innym kątem. Zresztą tutaj widzimy na dwie nogi to lądowanie. I Kazachowie. Teraz Radik Żaparów, Dionis Wodniew na Państwa ekranach. Musiałby 141,5 metra, jak widać, lewym dolnym na wyniku skoczyć. Nie te loty. Żaparów. Wiele lat na wielkich światowych imprezach, na Mistrzostwach Świata od Oberstdorfu 2005 roku, na Igrzyskach Prague Lato. Można powiedzieć, że jest jednym z tych zawodników, którzy te skoki kazachskie ciągną. Był zresztą kiedyś w Pucharze Świata nawet blisko dziesiątki, na 11 miejscu w Kłopie, 14 w Oslo. To są już takie wyniki, które robią wrażenie. A teraz Koreańczyk Hyun-ki Kim. Trzeba bardziej wydłużać ten dystans, który trzeba by skoczyć, żeby coś osiągnąć. A ten skok Koreańczyka poprawny, może tylko jeszcze uzupełnienie informacji, ile wynosi rekord tej skoczni. Należy do Gregora Schlierenzauera z 2007 roku, 147 metrów, czyli 5 metrów dalej niż Hillsize, 142 metry. 99,5 metra skoczył Hyun-ki Kim. Ale my go w Pucharach Świata oglądamy od Sapporo, a był jego debiut w Pucharze Świata w 2000 roku. Teraz ma już prawie 29 lat. A kolejny skoczek to Roman Siergiejewicz Trofimow. I trener, po raz pierwszy zbliżony trenera Fiewa, zastąpił nobliwego w wyglądzie trenera Aleksandra Światowa. metra. Rosjanie bronią na razie trzeciego miejsca.
Chyba pierwsze skoki były zupełnie niezłe. No tu widać trochę zmiany w stylu skakania. Pewnie będą starali się podglądać austriacką szkołę. Przypomnę, pracował Wolfgang Steyert dość długo. Wydawało się, że już dogonili światową czołówkę Wasiliew, Karelin, ale później ewidentna zapaść. Łukasz Chlawa. Dawid Iroutek w tym roku niespecjalnie zmienił skład. Oto właśnie trener, o którym powiedziałem. No i zobaczymy, jak Łukasz Chlawa. No co, jest dobry skok, powyżej 120 metrów. A więc brawo. 123,5 metra. Zbigniew Klimowski koło trenera Iroutka, nasz drugi trener w reprezentacji. Współpracuje jeszcze blisko Piotr Fias. Zresztą to grono powiększone o psychologa, fizjoterapeutę, lekarza, biomechanika. No, zaczynamy odtwarzać tę dawną, świetną grupę, która stworzyła sukces polskich skoków. A teraz 123,5 metra, Rosjanie o 1,5 punktu zaledwie przed Czechami. I Peter Prechtz w zeszłym roku zdawał maturę, uczył się, mniej poświęcając uwagi skokom. I ten skok niedobry. Głęboko wychylony w drugiej fazie lotu, później niepewne lądowanie. 105,5 metra. No, Słoweńcy mogą sporo stracić. Tu widać, miał problem ze skorygowaniem tych bocznych podmuchów wiatru. Widocznie są tam na górze i teraz 105,5 metra przy niskich notach. Za to lądowanie na dwie nogi. I Słowenia jeszcze zachowuje nawet przyzwoitą przewagę nad Rosją. 17,7 punktu nad Czechami, 19,2. I teraz po Słoweńcach Takeuchi. Tomoharu Yokokawa, trener. I to jest skok w granicach 120 metrów, bardzo pewny. Już w poprzednim sezonie Takeuchi pokazał, że stać go na w miarę stabilne występy. W ostatnich dwóch latach 10 w Sapporo, 14, 15 w Willingen, 21. A więc u siebie jeszcze potrafi skakać na swoich skoczniach zdecydowanie skuteczniej. Teraz Takeuchi 124 metry i tracą Japończycy do Słoweńców 3,7 punktu. A mamy przecież czwartego w reprezentacji Japonii Daiki Ito, a u Czechów będzie Roman Kołdelka. Rosjanie na miejscu trzecim ze stratą 17,7, a za moment przed nami Oli Młotka. Dwa nieudane skoki do tej pory. Haponena Koivurantu, Koivuranty i jest 120 metrów nareszcie. Poprawny skok fińskiego skoczka. 119 metrów. Ale to lądowanie też było niepewne. Ściągało go w jego lewą stronę podczas lotu. Noty od sędziów widzę w tej chwili 16,5, 17 i łączna nota. No, będzie niska ze względu na dwie porażki w pierwszych dwóch skokach. Oli Młotka, Pucharze Świata od 2010 roku, ale niewiele występów. I teraz Neumayer. Werner Schuster wrócił, nie ma Urmana, do tego nie ma Schmidta, starszego zawodnika, prawie już 33-latka. Berchtesgaden.
to jest nieco dalej aniżeli przed chwilą Oli Młotka. 126 metrów. Zatem pierwszy dobry skok też Niemców. Do tej pory nie skakali zachwycająco, ale mają jeszcze Severina Freunda. Freund wprawdzie po kontuzji na początku sezonu ma być trochę oszczędzany, ale nie wyobrażam sobie, żeby Werner Schuster nie wystawiał regularnie tego zawodnika do rywalizacji, zwłaszcza po wspaniałym poprzednim sezonie, dwóch zwycięstwach w Pucharach Świata w Sapporo, Willingen i siódmym miejscu w generalnej klasyfikacji był najwyżej z Niemców. Niemcy w tej chwili objęli prowadzenie. Słoweńcy tym słabym skokiem sporo stracili. Japończycy z kolei podwyższyli swoją pozycję. Słowenia traci 11,9, Japonia trzecia 15,6 punktu, a przed nami jest Krzysztof Miętus, Łukasz Kruczek z chorągiewką. No i zobaczymy, wieje, to widać. A Krzyś Miętus, bardzo dobry skok, jeszcze jest delikatny. No i teraz patrzymy, jak to się rozkłada na skoczni. Pod narty, tylko czy odleci na tym? Niestety nie. Tutaj pokutuje trochę nastawienie większości skoczków. Zobaczymy jeszcze dzisiaj w indywidualnym konkursie. Wcześniej mają się odbyć kwalifikacje. Kamil, no tak mówi, nie jest najlepiej. Myślałem, że będę kończył dzieło w dobrym stylu. No zresztą on na to ma jeszcze szansę. Ale rzecz w tym, że to jest kolejny przeciętny skok. Miętus 108 metrów. I lądowanie też nie będzie wysoko ocenione. Po 16, 15,5 punktu odjęte 14,6 za wiatr. Jesteśmy na miejscu siódmym, a jeszcze dwa zespoły mocniejsze od nas. Norwegowie. Evensen w powietrzu. Niedługo był w powietrzu. Ten znakomity skoczek na rekordzista świata w lotach. Na wielkich obiektach. W przyszłym roku Mistrzostwa Świata w lotach Vikersund. I rozczarowany Tom Hilde, on będzie skakał zaraz po Kamilu Stochu, później kończyć będzie Thomas Morgenstern, a za chwilę zobaczymy Gregora Schlierenzauera, tylko 106 metrów, Johanna Remena Evensena. Norwegowie przed nami, ale z przewagą niespełna 4 punktów. Zatem pojedynek Kamil Stoch, Tom Hilde jeszcze może coś zmieniać, ale wyobrażam sobie, że wiecznie drudzy za Austriakami Norwegowie są mocno rozczarowani. Austriacy, Gregor Schlierenzauer. Wielka postać mimo młodego wieku światowych skoków. Teraz po odejściu Adama będzie jedną z tych najbardziej przykuwających uwagę. I jest, to jest po prostu różnica klasy. Nie ma mowy o tym, żeby nie wykorzystał świetnych warunków. 139 metrów w pięknym stylu, chociaż tu sędziowie pewnie do samego momentu lądowania będą mieli jakieś uwagi. Zadowolony Thomas Morgenstern, Alexander Pointner. Ma dynamikę, ma znowu tę zdolność do porywającego lotu. A tak, tu był błąd, odjechała prawa narta, stąd oceny za skok będą niższe, 53,5 punktu łącznie, ale Austriacy z gigantyczną przewagą nad Niemcami, 91,3. Słoweńcy tracą 103,2. Jesteśmy na miejscu ósmym ze stratą 167,4 punktu. To na razie najlepszy skok konkursu i nota 135. Jeden. Warto zapisać i porównać
później z Morgensternem. Wszyscy zastanawiają się, czy ten sezon znowu będzie taką ich wielką, wyniszczającą walką. W zeszłym roku Schlierenzauer się nie liczył. Po kontuzji kolana dość długo dochodził do siebie, opuszczał część sezonu. No ale w końcówce znowu 3 wygrane, chociaż to oczywiście w skali całego sezonu nie wyglądało imponująco przy dokonaniach Morgensterna, który w pierwszej części zwycięskiej sezonu miał aż 7 wygranych. Austria, łączna nota 379,9 i ogromna przewaga, powtórzę, nad Niemcami 91,3 i mamy ostatnią grupę, która za chwilę rozpocznie skakanie wśród tych zawodników. Zobaczymy Kamila Stocha. No Kamil wie, że to oczekiwanie jest bardzo duże. Wprawdzie niechętnie do tego się odnosi, nie chcąc brać sobie pewnego odium na barki. I tak fakt, że w tej młodej ekipie teraz on będzie zawodnikiem, na którego będą zwrócone wszystkie oczy, jest wystarczająco pewnie obciążający. Dawniej to wszystko było na barkach Adama Małysza. Nurmsalu, Estończyk, rozpoczął czwartą grupę, czyli ostatnią dzisiaj w tej rywalizacji. ...96,5 metra. Estończycy tu się trochę bronią przed skutkami skakania, aniżeli starają się pokazać swoje możliwości sportowe, ale widać, są one skromniutkie i starczają na tyle, na ile widzimy. Aleksiej Korolew. Podobnie startował ostatniego z Kazachów. Zaumaty, czyli właściwie teraz będzie miał blisko obiekt, na którym będzie mógł sobie regularnie ćwiczyć. Rzecz w tym, czy przy tych ogromnych nakładach finansowych na infrastrukturę starczy im jeszcze pieniędzy na to, żeby ściągnąć dobrych fachowców, potworzyć szkółki i starać się wykorzystać to, że mają tak znakomite obiekty. 79,5 metra to na pewno nie jest to, o czym myślał Aleksiej Korolew. Tyle, że on jeszcze ciągle jest relatywnie młody, mimo wielu startów od 2004 roku w Pucharze Kontynentalnym, od 3 lat w Pucharze Świata, 24 lata. I czekamy na skok ostatniego z Koreańczyków. Chul Choi. Twarde lądowanie, klapnięcie po skoku na odległość 99 metrów. Dość mocny wiatr, ale widzieliśmy. Wielki skoczek, poradzi sobie w każdych warunkach. 139 metrów, Gregor Schlierenzauer. Bardzo dobry skok krańca. No, ale to byłoby na razie właściwie na tyle. Zobaczymy teraz w tej ostatniej serii Jerneya Damiana, Daiki Ito, Matiego Hautamäkiego, Severina Freunda, Kamila Stocha, Toma Hilde i Tomasa Morgensterna. Na razie Matti Hautamäki. Skaczemy już teraz w tej kolejności, w jakiej zespoły zajmowały miejsca, bo to jest kończąca grupa. Wieje mocno, zobaczymy. Matti Hautamäki. Ktoś z tych Finów powinien być chociaż jeden w jakiejś przyzwoitej formie.
ale on skoczył mniej więcej tyle, ile Oli Młotka. 121,5, 2,5 metra dalej. Nie może zbliżyć się do tych swoich fantastycznych występów, kiedy wygrywał seriami 5 zwycięstw rzędu Puchar Świata, koniec sezonu. No ale to już powoli zaczyna odchodzić w zapomnienie. A zatem albo jakiś nagły przebłysk trzeciej, może nawet czwartej młodości. Wiesz, Matti Hautamäki nie należy do zawodników starszych w stosunku do wielu skaczących, ale mimo wszystko już 30 lat jest Hautamäki i teraz Kamil Stoch. Jeszcze ostatnie elementy rozgrzewki. Łukasz Kruczek czeka, na razie jak widać nie ma jeszcze sygnału. Tam jest nieprzyjemnie, opadało w trakcie nocy, całkowita zmiana pogody. Wczoraj wiatr dochodził nawet do 8 metrów na sekundę. W ogóle nie było mowy o żadnym skakaniu, tak trzymano zawodników na siłę. Tutaj Leutzelkofler czekają, nie ma Schlierenzauera, ale czekają na Tomasa Morgensterna, żeby postawił tradycyjnie kropkę nad jej w rywalizacji. A widać, jeszcze jest czyszczenie torów. Widać, będziemy mieli jakąś przerwę. I jest Kamil Stoch. Do niego trzeba w tym sezonie mocno liczyć. To jest naprawdę już skoczek ukształtowany i z potencjałem na czołowego skoczka świata. Zwłaszcza, że jego ambicje mierzą w medale Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, ma możliwości. Pamiętamy, że to wszystko jakoś tak się zaczęło od pewnej eksplozji w letnim Grand Prix w zeszłym sezonie, 3 zwycięstwa w tym sezonie, także w Klingenthal, Zakopane, Planica, w tym, przepraszam, 2, wtedy 3. Einsiedeln, Klingenthal, widać, ta skocznia mu pasuje, wygrywał także w zimie. I co istotne, Kamil, który dawniej pokazywał dużą moc na skoczniach normalnych, jego najwyższe miejsce w rywalizacji międzynarodowej, 4 w Libercu na Mistrzostwach Świata, teraz coraz lepiej skacze na skoczniach dużych. Kamil Stoch. A teraz na nim będziemy cały czas starali się powiesić te oczekiwania i to jest dobry skok. Trochę uciekała lewa narta po wylądowaniu. No ale ten styl Kamila, dość dynamiczny, płaski, szybki. 128 metrów, jak idealnie trafi, to wtedy rzeczywiście daleko potrafi odlecieć. 19,5 punktu odjęte. To już za duża strata była, żeby odrabiać to, co niestety zepsuli jego koledzy z drużyny. Ten telemark taki w ostatniej chwili bardzo wyraźnie zaznaczony. Niektórzy sędziowie dali 16, 16,5. Jest nota
18, czyli widać tu nie było zgodności co do tego, jak to ocenić. I jesteśmy w tej chwili przed Finami, Niemcami, Słoweńcami. Tak, o tym bardzo dobrym skoku Kamila. I czekamy na Toma Hilde. No i wydaje mi się, że skoczył bliżej, a różnica była niewielka. 121,5 metra. Austriacy, Polacy, Finowie, Niemcy. Ale Niemcy oczywiście jeszcze mają Severina Freunda. A teraz bardzo ważne, jaka będzie łączna nota Toma Hilde. 216 i 3 mieli do tej pory łączną notę Norwegowie. 94 i Norwegowie są za nami. No więc to zakończenie, czwarta kolejka, dość zaskakujące, ale to tak zawsze w naszej ekipie było. Wcześniej było to udziałem Adama, od jakiegoś czasu rozpoczynał, pamiętamy, rywalizację naszej drużyny Kamil Stoch, kończył Adam Małysz. No ale jeszcze jest kilka ekip przed nami. Kołdelka. No Czesi dzisiaj mają swoją szansę. I Routek czeka, ale tutaj widzimy, no, mocno powiało. Zobaczymy, jak to wykorzysta Kołdelka. Jak zwykle otwarty i fantastyczny skok. Dalej niż Gregor Schlierenzauer w granicach HS. Wykorzystał 142 metry dokładnie. Wiało, wiało, ale trzeba umieć skoczyć w takich warunkach. No i Roman Kołdelka może teraz spowodować, że Czesi będą bardzo wysoko. Ja kyllä sillä vastaus puhaltelee, tuli kompensaatiosta miinusta 2, kun me lähestulkoon 25 pistettä. Czesi, 24,4 pistettä. Później Polacy, Norwegowie, Finowie, Niemcy jeszcze będą mieli skok. Słowenia również. Jernej Damian, ale na razie najdłuższy skok, 142 metry Romana Kołdelki. Zmiana belki. Z trzeciego najazdu za chwilę będą kolejni zawodnicy jechać. Korniłow. Tam trójka zwycięska Austriaków. Oni po trzech skokach przegraliby z Czechami zaledwie 2 punktami. A z nami wygraliby ogromną przewagą po trzech skokach. I teraz... No i zrobiły się warunki. Jest kolejny skok w granicach HS. Już nawet z tej niższej belki. 143 metry, a więc najdalej Korniłow. I to zapewni Rosji wysoką pozycję. Skok wprawdzie jest niżej oceniony niż Kołdelki. Za to lądowanie na dwie nogi, ale już nie chciał ryzykować. Już się cieszył Denis Korniłow. 143 metry. Jest przyjemność polecieć sobie tak daleko, zwłaszcza że też dołożył dużo punktów. Przewaga Rosjan nad Czechami 16,4 punktu. 2 punkty za Czechami.
po trzech skokach Austriacy, a później nasza reprezentacja, Norwegowie za nami, Finowie, a czekamy jeszcze na skok Niemców, Słoweńców i Japończyków i oczywiście Austriaków. Daiki Ito, no warunki są, nie trzeba przypominać, co on lubi, lubi mocny wiatr pod narty i jest kolejny skok, tuż teraz chyba przed granicą HS. Tak, 141,5 metra. 41,5 metra Daiki Ito. Szkoda, że Kamil chwilę później nie skakał, bo widać wyraźnie była ta przerwa, czekali sędziowie. Daiki Ito potwierdza, że w takich warunkach zawsze na niego trzeba zwracać uwagę. No, tak na granicy ustania tego skoku, ale można powiedzieć, że dopiero to zachwianie było już po wylądowaniu. Trochę markowany ten telemark, odjechała prawa narta. No ale sędziowie, proszę zwrócić uwagę, od 16 do 18, dzisiaj ten rozrzut jest spory, 52 punkty, Japończycy o 10,1 punktu przed Rosją. Ponieważ dzisiaj jeszcze kwalifikacje do konkursu indywidualnego, miejscowego czasu za półtorej godziny, zapraszamy do TVP Sport i później w programie pierwszym o godzinie 14:15 czasu fińskiego, czyli godzina różnicy, konkurs indywidualny. A teraz Jernej Damian. O, już nie było tak dobrze, tak różowo. Różnica ponad 20 prawie metrów, 124,5, a najdłuższy dzisiaj skok mieliśmy 143 metry w tej grupie Denisa Korniłowa, 142 Kołdelka, 141,5 Ito, 128 metrów Kamil Stoch. Japończycy, Rosjanie. Zwycięstwo Austriaków jest przesądzone i to ogromną przewagą punktową, ale zobaczymy za chwilę, jak skoczy daleko Thomas Morgenstern. Chociaż te warunki widać są nieco zmienne. Słowenia na miejscu trzecim za Japończykami, Rosjanami i Severin Freund. Dziś wygląda, że numer jeden w ekipie niemieckiej, powyżej 120 metrów, ale to był skok, z którego sam Severin jest niezadowolony. 123,5 metra. Tutaj ta zwycięska trójka już właściwie ma abonament na to, żeby tam sobie stać. Wprawdzie nieco marzną, dzisiaj zrobiło się minus 6, wczoraj mieliśmy temperaturę w granicach 0 stopni, mokry śnieg, właściwie momentalnie się rozpuszczający, plucha wieczorem, wracaliśmy, chwyciło, lodowato było na drodze i widać było, że już się pogoda będzie powoli zmieniać. I tak jak prognozy zakładały, dzisiaj nareszcie jest możliwość odbycia zawodów w skokach Pucharu Świata. Mamy jedną serię rywalizacji drużynowej, później konkurs indywidualny, teraz kończy Thomas Morgenstern, Japończycy, Rosjanie, Niemcy, a więc pierwsza trójka będzie Austria, Japonia, Rosja. Co może nie do końca jest zaskoczeniem dla nas, może o tyle, że liczyliśmy na lepsze skoki, zwłaszcza po tym krótkotrwałym treningu dwóch seriach polskich skoczków. Ale Łukasz Kruczek mówi, że trzeba ostrożnie wchodzić w sezon,
W zeszłym roku bardzo dużo skakali przed, to się później odbiło, teraz zachowali równowagę między przerwami, treningiem. Odpoczynek w sporcie jest równie ważny jak trening, a tymczasem nie ma warunków dla Tomasa Morgensterna. metrów najdalej z tej trójki skoczył Gregor Schlierenzauer. W tym sezonie cel numer jeden, turniej czterech skoczni. Gdzieś pod świadomości powtórzenie tego, co zrobił Sven Hannawald w 2002 roku. Czyli cztery wygrane. Na górze jeszcze konsultacje i za chwilę ostatni skok konkursu drużynowego. Austriacy po zwycięstwo wysyłają swojego asa, mistrza olimpijskiego, mistrza świata, zwycięzcę turnieju czterech skoczni. Dwa razy w generalnej klasyfikacji najlepszego. 21 zwycięstw, 7 w poprzednim sezonie. Tomas Morgenstern, najpopularniejszy sportowiec Austrii. Ale rzeczywiście jest ustabilizowana klasa i Morgi. Musi skoczyć 80 metrów, jak Państwo widzą. Jestem przekonany, że będzie chciał skoczyć daleko, pokazać, tak, że jest mocny. Tylko, że tutaj nie było już takich warunków, jakie mieli rywale. 138 metrów. No w tej tym korespondencyjnym pojedynku metr bliżej od Gregora Schlierenzauera, ale zapisałem sobie notę 135,1. Gdyby na podstawie tych skoków, które się odbyły, no to trzeba by zwrócić uwagę na Krańca, Schlierenzauera, Kofflera, Morgensterna i z tych, którzy sprawili tu niespodzianki, Korniłowa, Kołdelki i to 137,3, a więc wyższa nota Tomasa Morgensterna, wyższe oceny za styl. Ale to wszystko jest przygrywka do konkursu indywidualnego. Zwycięstwo Austriaków, jak zwykle miażdżące, 108,8 punktu przewagi nad Japończykami, 118,9 nad Rosjanami. My na miejscu siódmym, za nami to pewnie przykra niespodzianka dla mojego przyjaciela, komentatora norweskiego Arne Szaje. Norwegowie na ósmym miejscu, Finowie na dziewiątym, Polska siódma. Przed nami Czesi na szóstym, na piątym Słoweńcy, na czwartym Niemcy i ta pierwsza trójka Austria, Japonia, Rosja. Czwórka, której nikt długo jeszcze nie pobije, chociaż wygląda na to, że zaplecze austriackie też powinno bardziej szybciej rosnąć. Proszę Państwa, za chwilę Justyna Kowalczyk w TVP Sport i w programie drugim, a ja spotkam się z Państwem o 13:00. Konkurs indywidualny Rukka Kusamo z udziałem naszych reprezentantów. Dziękuję za uwagę. Żegna się Włodzimierz Szaranowicz.